Witam w nowym vlogu. Właśnie spacerkiem docieram na miejsce, gdzie kupiliśmy nowe gospodarstwo. Jak widać, jest fajne miejsce, bo tutaj nie ma żadnych sąsiadów, dopiero tam dalej 600 metrów, 550 się zaczyna droga, gdzie są sąsiedzi. A to ciekawa sprawa od razu historycznie, bo to kiedyś była główna droga do wsi, zanim tam droga nie powstała nowa, a teraz tu jest od ludzi, ale akurat to jest fajna sprawa, bo mi tak się podoba. Także jesteśmy właśnie na placu, także jeszcze działka jest za budynkami, duża część, działka ma 64 are. O domu to tam nie będę za bardzo opowiadał, bo to jest kanał rolniczy. Jedyne mogę powiedzieć, że w przyszłym roku będzie jakiś większy remont. Co tu jest na działce? Piwniczka, taka ziemianka, spichlerz, garaż. To nad połową garażu jest strop betonowy, nad połową nie ma, tam tą dalszą. I mamy stodołę tutaj. Stodoła duża, fajna. Stodoła jest właśnie najważniejsza, bo to będzie kiedyś przeróbka pod obory. A ja tutaj przyszedłem właśnie, żeby wziąć ciągnik. A skoro już przyszedłem, no to uznałem, że fajna będzie okazja, żeby nagrać, bo to już my kupiliśmy to 30 września. Jeszcze to za bardzo nic nie ogarnąłem. Wczoraj pokosiłem trochę. Ojciec coś, jakieś drzewa wycinał. Tu oborę drewniana była już rozebrana wcześniej. Tylko zostały zgliszcza. Stodoła wygląda tak. Przyczepka też moja na cielaki już tutaj stoi, ale jeszcze tu nie sprzątaliśmy. Sprzątaliśmy na razie dom. Dach w stanie średnim, blacha jest, ale krokwie cieniutkie. No to też nie jest aż taka dziurawa ta stodoła, tylko się światło tak odbija. Ale to mniejsza o to, to będzie w dalszej perspektywie przeróbka na oborę. I jak to będzie wyglądało? Tam będą wjazdy, stół paszowy. Ale to jeszcze jest dalsze plany. Sorry za jakość filmu, ale jeszcze nagrywam starym telefonem. Takim zapasowym. Co tu dużo gadać? Nie wiem, może ja przejdę, pokażę resztę placu. No jest fajnie, bo już można coś zagarażować. Na razie będziemy zaczynać od remontu domu. Także jak chodzi o rzeczy na gospodarstwie tutaj, to nie będzie inwestowane. Nie wiem, jak tam przejść dokładnie, żeby nie robić cięcia. A tu jakieś jest furtka. Jeszcze ja tutaj nie miałem kiedy sprzątać. Także tutaj zarosło wszystko troszkę, ale niedługo się doprowadzi do ładu. Także jesteśmy na dalszej części działki. Tak jak widać, jak ogrodzone, jak drzewa. O, tak to wygląda. Działka ma 64 ary. Tam jest dom, tu garaża od tyłu. Tu jest stodoła, także to trzeba będzie tą szopkę rozebrać w przyszłości, żeby właśnie te wjazdy zrobić do przyszłej obory. Pod tym kątem to było kupowane, żeby właśnie rozwinąć kiedyś gospodarstwo. Na razie to jest niepotrzebne, to będziemy inwestować w dom. No te krzaki trzeba wszędzie wszystko powycinać, zarosło. No tu mieszkała starsza pani wcześniej, a teraz nikt nie mieszka już jakiś czas. Także stodoła jest duża, długa, wysoka. Pod słońce to może nie widać dobrze. Garaż też nie jest mały. Działki, no pod gospodarstwo nie ma tak dużo, ale też nie jest źle. Ogólnie fajnie tu wygląda wszystko. Jest dobre miejsce. A ceny nie podam. Niech tam sobie sąsiedzi dalej zgadują, bo tam dochodzą mnie słuchy, jak to nikt nic nie wie, a są pewni, że znają cenę. Ale dobrze, niech zgadują.
Ważne, że zgadują za wysoką cenę, a nie za niską. Nie wiem, na ile coś w ogóle widać, bo pod słońce to nie nagrywanie żadne. No ale trudno, no. Nie ma żadnego sprzętu dobrego do nagrywania, no to jest jak jest. Spichlerz tak upierdliwie stoi, bo jak widać nie stoi w linii budynków, tylko tak zachodzi niepotrzebnie. No widać, o tutaj jest bardzo dużo sprzątania. Trzeba te drzewa będzie pokasować. Także na razie z tego miejsca nie będzie za wiele filmów, bo no co tu dużo gadać, tu nie będzie na razie prowadzona żadna działalność rolnicza w tym miejscu. Także w to, tak jak jest do tej pory, to tak będzie. A to jest właśnie kupione na przyszłość, żeby na spokojnie, tylko wiadomo, to nie całość jest za gotówkę, ja za to płacę kredyt. Dlatego, a jeszcze chcę właśnie zrobić remont domu, żeby można było zamieszkać, to tutaj to na razie pójdzie na dalszy plan. Remont tej stodoły. Jeszcze nie wiem, na ile zostanie tak jak jest, a na ile można by rozbudować. Nie wiem, jak tam w przyszłości będzie budżet. Bo ogólnie ten dach będzie kiedyś do wymiany. On wygląda dobrze, bo jest blachą przykryty, ale konstrukcja jest stara. A jak tutaj patrzę, to działka się kończy gdzieś za tymi murami i tam, gdzie ogrodzenie idzie. Pokazuję na razie, jest jak jest. Brudno, ale no to już ode mnie nie zależy. Nie zrobię wszystkiego naraz. Teraz będzie sezon zimowy. Będzie można coś tam posprzątać tutaj. Nie wiem, o czym tu opowiadać za bardzo. Jak widać, narosło drzew przy budynkach. To tutaj nie powinny być one. Co rosną przy miedzach, to nie przeszkadza, to nawet fajnie. Także domek jest nieduży, ale to nie będę pokazywał w środku, bo no bo to sąsiedzi patrzą. A to jest delikatnie irytujące, szczerze mówiąc, jak każdy się interesuje. Dlatego tak z opóźnieniem nagrywam ten film, bo no nie chciałem, żeby każdy tutaj miał wgląd w to, co się dzieje. Także ciągnij stoi z kosiarką. Wczoraj właśnie kosiłem trochę ten plac i jakieś tam trawy, trochę koniczyny na bieżące skarmienie. Nie wiem, o czym tu można opowiadać. No zapiszecie w komentarzu jakieś pytania. Wiadomo, no na razie jest jak jest, bo tutaj wiele lat po prostu nikt nie pilnował porządku. Już jest i tak troszkę lepiej. I będzie z każdym miesiącem coraz czyściej, lepiej. Tu w stodole trzeba też wysprzątać. Jak widać, słoma stara i jakieś inne brudy tam. W drugim końcu jest to samo. Tu jest jakaś posadzka, to też ona spękana, ale to tylko na razie pozamiatać. Drewniana podłoga, jak widać. To też ciągnikami nie bardzo po tym jeździć, ale maszyny jakieś się tutaj, myślę, jakoś poustawia. Także na razie w stodole tylko będzie posprzątane i będą zagarażowane maszyny, niektóre na zimę, prasa, siewnik, kosiarka, no takie tam, wszystko tu się zmieści i tyle. I no, na razie będzie tyle. Także filmów nie będzie z tego miejsca za bardzo, bo tu nie będzie właśnie za dużo o gospodarstwie, a kanał jest rolniczy. Także podsumowując, moim zdaniem drogo nie zapłaciłem za to, a ile to tam nieważne. A jak to wygląda? Tu droga skręca i ja mieszkam w tamtym kierunku. Ile to tam? 850 metrów gdzieś około. Także przyszedłem tu pieszo pod ten ciągnik. Nie jest daleko. Jakby nie te krzaki, to by było śmiało widać dom. Nie wiem, nie bardzo widać. W tamtym kierunku jest już trochę sporo sąsiadów. W tym kierunku nikt nie mieszka. Tam są pola, także nikt tutaj przez płot nie zagląda, ale też
właśnie zainteresowanie ludzi było duże. Tutaj sąsiadów, co tutaj się dzieje. Nie mówię, że nie. Mimo, że daleko mieszkają. No tutaj jeszcze jest kurnik. Ale to tam kurnik nie będzie hodował w tym miejscu, bo tutaj strasznie lisy buszują. No co tam, no tyle w tym filmie. Także inwestycja jest duża poczyniona. Nie czekajcie na nowe nabytki na razie. Ani na jakiś gwałtowny przyrost ilości bydła, bo... No bo to się nie wydarzy, no nie ma budżetu na wszystko. Ja idę do stodoły, a zapomniałem, że muszę bramę otworzyć, bo muszę wyjechać, także jeszcze jakieś tam prace polowe jeszcze zostały. Do zimy ciągnik potrzebny. Tu zagarażowałem, jakiś przymrozek był. A coś mi delikatnie wodę wysadza z chłodnicy. Dlatego jest zalane wodą ciągnik, a nie płynem. To taki przymrozek miał być minus jeden, to schowałem. Także jeszcze będzie naprawa jakaś konieczna. Układu chłodzenia w tym ciągniku. No płoty jak płoty, widać, że tu jeszcze jest w miarę dalej to do naprawy. Także ten płot będzie do wyrzucenia, bo tu będzie robiony remont, no to będzie to przeszkadzało. Także jeszcze w drodze pociągnik. Już można podsumować cały film. No tu jest na wyrzucane brudów, bo będzie duży remont robiony. Także co tutaj jakieś sąsiady przychodzili, to każdy mówi, że jeszcze dobry dom, dobre rzeczy. Po co to wyrzucać, ale no, ma być to zrobione jak trzeba. No nie wiem. Także pora jechać do domu. A tu będziemy na spokojnie sobie działać. Ale na razie mówię, tylko sprzątanie i remonty w domu. Nic poza tym. Także na hodowlę nie jest to jakiś skok rozwojowy, to raczej właśnie na przyszłość. Taki zakup, żeby było. No gdzie przenieść hodowlę w razie co? No na razie są w oborze. Nie u nas, a się później zobaczy. No co tam, filmów z remontu nie będzie. Także coś tam z bydła nagram może. Bo na pewno niektórych ciekawi. No dawno filmów nie było, ale mówię, no. Zaczyna mnie troszkę irytować. Ciekawska z sąsiadów niektórych i tak to wygląda, że nie chciałbym zdawać cały czas sprawozdania ze szczegółów, bo naprawdę, no, skala plotkowania na wsi to już mnie przerasta powoli. No, chciałem pokazać, no zawsze to jest jakaś ciekawostka. Coś ciekawego, że można zacząć od zera gospodarstwo i w kilka lat, bo my w 2016 gdzieś zaczęliśmy gospodarzyć tak normalnie. I można w kilka lat kupić drugie gospodarstwo. Także to jest bez ziemi. To jest działka 1,64 ary. A w tytule będzie, że kupiłem gospodarstwo. No bo to jest gospodarstwo, siedlisko. Mamy tutaj oborę, garaż. Znaczy obora jest już rozebrana, także, ale tu będzie obora w stodole. I będzie garaż. No budynki są trochę kiepsko, te garaże. No bo to na środku działki jest postawione centralnie, także... No tyle w tym filmie. Coś tam ciekawego napiszcie w komentarzu. Na razie.